Siemandero, z tej strony Sławomir PC. Chciałem dzisiaj taki krótki filmik właśnie, bo postanowiłem sobie przerobić, nie wiem jak to nazwać, mikser, food mixer dla krów to jest akurat. To się przerabia tam w plikach XML. I tak, przerobiłem sobie pojemność, jest do 300 tysięcy, pojemność tutaj kiszonki też jest do 300 tysięcy, tu jest siano nie zwiększałem, siano zostawiłem na 100 tysięcy pojemności i ten zbiornik też zostawiłem na 100 tysięcy pojemności, ale tutaj był zbiornik do słomy. No, ja sobie postanowiłem zmienić to na zbiornik do paszy dla świń. Dlaczego? No, dlatego, że no, nie wydaje mi się, żeby z siana można robić, z trawy oczywiście, ale ze słomy, żarcie dla krów, nie, no raczej jakieś paszy się posypuje. A farming nic innego nie wykorzystuje, żadnych pasz, na jakichś tam mapach to może są, ale na podstawowych mapach nie ma żadnych takich pasz dla świń, czy śruty, czy coś takiego. Jest tylko, można w sklepie kupić ewentualnie właśnie pasze dla świń. No ja tutaj właśnie sobie na potrzeby filmu zwiozłem już. Rzuciłem, tu jest kiszonka, tu jest pasza dla świń, no i bela siana. Ale to można też jeszcze wyedytować. I teraz no, zobaczymy, czy to działa. Gdzie ja już wiem, czy to działa, bo już się testowałem. A i zwiększyłem szybkość produkcji też. To też w plikach XML można zrobić. Przyjmuje. Jak będzie przyjmowało, to znaczy, że się nic nie popsuło. O, tam widać, że pasze dla świń też przyjmuje, bo się uruchomiło, tak? Czyli powinno działać. Zbiornik przyjmuje, żeby nie było. Przyjmuje. Licznik nabija. I też pobiera, bo wcześniej pierwszy raz miałem taki problem właśnie, że mi nie pobierało. Właśnie wyładowałem. Nie pobierało mi. Można było wsypać, ale nie chciało pobierać. Musiałem jeszcze raz edytować ten plik. No, łap, panie, to. To nie są widły, ale mam nadzieję, że tak. O, złapało. Bo nie ma więcej bel. I teraz chwilę trzeba by poczekać, bo ale pobiera. Ja już to sprawdzałem. Faktycznie pobiera. No aż tak szybko produkcji nie włączyłem. Jest troszkę zwiększona, nie? Jest szybciej niż było. Zobaczmy. No ale wszystko. Dźwięk jest, wszystko działa. Tu przybywa. Oczywiście tak od razu licznik też nie będzie skakał, nie? No bo nie jest to zwiększone. To bym musiał po prostu zwiększyć. Musiałbym teraz przełączyć.
To jest plik XML, ja otwieram akurat przez notepada, plus plus. I tu jest cena, takie pierdowe, tu jest pojemność. Zwiększyłem na 300 tysięcy. I który to wiersz był? To bym musiał poszukać. Jest wiersz, który mówi jak szybko. O, tu jest też silasz, czy silage. Powiedzmy, będę czytał tak jak napisane. Będzie łatwiej niektórym może. Tu jest właśnie pojemność kiszonki zwiększona. A reszta zostało. Reszta po 100 tysięcy o pig food. Pig food, czyli żarcie dla świń. Zostało na 100. Tu jest grass, czyli trawa i no i może być trawa, może być siano. Tu trzeba oczywiście też zmienić. Tu jest straw oryginalnie, czyli właśnie słoma. Tu trzeba zmienić też w nazwie. Forage, czyli to, co uzyskujemy, ten TMR. Czy tam TMR, czy TRMR, jak to się tam nazywa? Dobra, zaraz zobaczymy zresztą. Też jest zwiększony na 3000. Kurczę, gdzie jest ta linia, która mówi nam, w jakim czasie trzeba to wyprodukować. W tej chwili, kurczę, nie mogę tak szybko tego znaleźć. Bo tego troszkę jest. Powinna to być ścieżka 55, 56, dlatego Notepad++, bo są numery ścieżki w notatniku, chyba tego nie ma, o ile pamiętam. 55, 56, gdzieś tu powinno być. To powinno być, tu jest, to nie, to nie. To nie. Mixer, mixer. Kurczę, no nie mogę znaleźć, gdzieś to powinno być. Tak myślę, że to powinno być. Bynajmniej to powinno się nazywać fill liters per second, jakoś tak. Fill liters per second. No to była ścieżka 50 coś, kurczę. No już teraz nie. O, jest. Filters per second. A tu czemu ja nie mam nic napisane? Tu powinno być. I pewnie domyślnie zostało. Loading trigger. Jest. A tu jest wyżej, linijka wyżej po prostu. O, tu jest domyślnie 500. Ja zrobiłem 5000. To tak małe, że ledwo widzę, nie wiem, powiększyć nie potrafię tego. Byście zobaczyli? No nie potrafię. Niestety. No, dobra, mniejsza z tym. To chowamy, zmieniamy sobie tu na farminga z powrotem. I tam się wszystko edytuje, tam nazwę można zmienić, wszystko co chcesz wsypać. O, widać, jak ktoś spojrzał wcześniej, ile było, ile jest teraz. Tu już nie ma nic, pożarło wszystko. Tu też ubyło, tak? I zostało w sumie tak, zostało tak jak było. Nic więcej się za wiele nie zmieniło. Czyli ruszy dopiero, gdy naładujemy. I został jeden minus, który był od początku w tym modzie. Ja go niestety nie zdołałem naprawić. Próbowałem, ale no, nie udało mi się. I jeszcze zostaje kwestia tekstury. Myślę, że powinno się lekko teksturę zmienić, żeby konsystencja tego, bo widać, że jest inna.
No dobra, tu już nie ma nic. Tu no niestety brak. Brak. Małej się pisze. O, błąd. Teraz dla tych, którzy poszukują takiej komendy. Sorry, ale jedno rękopiszę, bo... O! Dobra, już wiem, gdzie jest błąd. Raz. Twarda podłoga. Windrow. O, spadła. No i słomy też tak samo można. Czyli samo add bal i będzie słoma, tak? O, proszę, jest sama słoma. Kiszonki niestety w ten sposób się nie da. W inny się da. O, i to tak. Tu jest tekstura, coś jest tam wsypywane, tak? Tu nie leci i to było tak, że nie leciało już od początku w tym modzie. Tylko widać tu, że coś jest dosypywane. O, widzicie, tu jest trawa czy tam siano. Właśnie powinno być, skoro siano, to powinno być tekstura siana, ale niestety. Tu widać, o, że w tym momencie jest coś dosypywane, tak? Niestety od początku tu nic nie było i może dlatego mi nie chce działać. Tyle, że została tekstura słomy. Nie udało mi się tego zmienić niestety. Tej tekstury słomy. No i tu jest trzeci komponent dosypywany. I tu widać ładnie trzy komponenty. Tak, są mieszane. Se wpadują. No i przybywa. I przybywa. Teraz zobaczmy, co z tego wyszło. Czy to wyszedł TMR? Czy może niekoniecznie? Specjalnie na pustej mapie to zrobiłem, bo nie chciałem zmieniać tego. Tego modu i wrzucać na mapę, bo gram na tym modzie na takiej sobie zrobionej mapie, czy całkiem wszystko zmienione jest. Kształt mapy i w ogóle. No nie całkiem, ale tam bynajmniej gdzie jest moje gospodarstwo i tak dalej, moje pola pozmieniane. Wiadomo, każdy sobie edytuje tam jak chce. No i nie chciałem tego wyrzucać, ponieważ tam mam karmę już pomieszaną w większości. W zasobnikach jest tam pewna ilość tego wszystkiego. Jakbym to wrzucił, to bym... No może TMR-u bym nie stracił, ale... O, jest TMR. Sypię. TMR-u może bym nie stracił, ale zasobniki bym... Bynajmniej ten jeden bym miał pusty. Na 100%, a akurat jest on pełny. Niby nieduża strata słomy, 100 tysięcy. Słoma akurat jest łatwym produktem do zdobycia, dlatego też postanowiłem go zmienić. A że, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma żadnego takiego produktu w farmingu jako śruta, bynajmniej na podstawowych mapach. W modach w sumie tego za bardzo też nie widziałem. Jak na razie widziałem tylko takie coś w młynie i to na mapie Hofbergman, która jest bardzo rozwinięta. A może jakbym się postarał, może bym ten mod wyciągnął z tamtej mapy i zaimplementował w tą mapę swoją. No nie w tą, to tylko jest takie do filmu, do nagrania specjalnie, czysta mapa całkowicie, żeby bez żadnego błędu w logach się wczytało. Także to jest tylko ten jeden mod. Nic więcej, żadnego innego modu tutaj nie ma. No i Global Company oczywiście musi być do tego, tak? Bo
Bo tu nie będzie działać bez Global Company, tak? Czy tutaj mamy zmieniane Silage Graf? Tu nie zmieniłem. Właśnie tu bym musiał nazwę zmienić. Jeszcze któraś linijka w XML-u, żeby zmienić tą nazwę. Ale tu jest karma dla świń. Tylko tu nie ma. Muszę tą linijkę znaleźć. A chociaż może nie, bo nie będzie mi przeszkadzało. Ale jest. Jest właśnie Global Company. Musi być, bo to też nie będzie działało, bo to jest po prostu ich mod. Nazwę mogę sobie zmienić i tak dalej, różne inne pierdoły. Fajne jest to, że jak nie masz, to możesz dodać, możesz kupić. I tyle, no. Kupujemy produkty, nie? TMR-u nie dokupimy. Tylko produkty możemy dokupić. O, i miesza dalej, tak? Czyli niekoniecznie też musisz to produkować. Można się zająć produkcją zbóż i tak dalej, a tutaj tylko dokupywać produkty. No i tyle. Dobra. Z mojej strony to chyba będzie wszystko. Na pewno pewną osobę zainteresuje bardzo ten mod. I na pewno wie, jak to przerobić. To w plikach XML. Resztę sobie znajdzie na pewno. Bo to nie jest aż tak trudne. Inne rzeczy potrafi zmieniać, więc to na 100% też będzie potrafił zmienić. Także pozdrawiam serdecznie. I zapraszam do kolejnych filmów. Kiedyś tam za dużo nie będzie, bo no niestety nie mam tyle czasu. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Sławomir, PC. Hej.